Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Do Polski przyjechało 300 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID-19. Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby, dokonanym przez nią w sumieniu. Podkreśla zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku na temat szczepionek. Pierwszy transport z 10 tysięcy szczepionek dotarł do Agencji Rezerw Materiałowych w sobotę. Natomiast od wczoraj w całej Polsce trwają szczepienia przeciw COVID-19. Szczepienia w pierwszej kolejności obejmują tzw. grupę zero, czyli medyków, pracowników domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz osoby zatrudnione na uczelniach medycznych, a także studentów kierunków medycznych. W drugiej kolejności zaszczepieni będą służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy. Dziś na lotnisku w Warszawie wylądował kolejny transport. Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję. Dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali. Premier Mateusz Morawiecki zachęca Polaków do szczepień. Szczepionki jak na razie trafią do ponad 250 szpitali. Wraz ze szczepieniem kolejnych grup szczepionki będą dostarczane do wszystkich gmin w całej Polsce. Dzisiaj rozpoczynamy już szeroko zasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. Wierzę, że nadzieja i bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem. To historyczny moment, gdyż mamy szansę, aby za pomocą szczepionki pokonać koronawirusa, stwierdziła lekarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Kopcińska. Każdy z nas może wziąć na siebie odpowiedzialność na co dzień, przestrzegając zasad, które są narzucone na całym świecie. Dystans, maseczka, dezynfekcja, a teraz jeszcze szczepienia. Jednak decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonywanym przez nią w sumieniu, podkreśla zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku na temat szczepionek. Dokument został podzielony na trzy części. To opinia o medycznych skutkach szczepionek, etycznym wymiarze produkcji szczepionek oraz powinności poddania się szczepieniu. Specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej profesor Andrzej Kochański tłumaczy, w jaki sposób działają szczepionki. mRNA ma taką własność, że kończy swoje życie biologiczne w cytoplazmie komórki. To znaczy nie wnika do jądra komórkowego. Oznacza to, że cząstka mRNA nie ma kontaktu z naszym genomem. Temat wątpliwości etycznych wokół produkcji szczepionek podjął biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Nasz zespół wyraźnie mówi, źródłem słusznego sprzeciwu jest wykorzystywanie, jeśli takie się dokonuje, produkcji szczepionek linii komórkowych wytworzonych z abortowanych płodów. To jednak praktyka, która jest stosowana przez koncerny farmaceutyczne. Stąd katolik nie powinien brać udziału w produkcji nieetycznej szczepionki. Decyzję o tym, czy szczepić się, czy nie, każdy powinien podejmować we własnym sumieniu. Ta międzyludzka solidarność, zwraca na to uwagę nasz zespół, przypomina w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień obowiązek troski także o drugiego człowieka, troski o ludzką wspólnotę. Z kolei o równe szanse w dostępie do szczepionki zaapelował w Boże Narodzenie Ojciec Święty Franciszek. Błagam wszystkich, głowy państw, firmy i organizacje międzynarodowe o promowanie współpracy, a nie konkurencji, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego. Szczepionki dla wszystkich, zwłaszcza dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących na wszystkich obszarach planety. Per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del pianeta. Tymczasem pierwsze szczepionki przeciw COVID-19 podane zostały także w wielu krajach Europy. To Portugalia. Chcę być chroniona, dlatego zdecydowałam się to zrobić. Chcę także chronić innych. Mam rodziców i obawiam się, że coś im się stanie. A to już Włochy.
Naprawdę mam nadzieję, że to będzie koniec i że od dziś będziemy mogli zacząć myśleć, że życie może wrócić do normy. Jestem szczęśliwa, ale też podekscytowana i mam nadzieję, że będzie to przykład dla wszystkich, którzy nadal mają wątpliwości co do szczepionki. Rozpoczęciu szczepień przeciwko COVID-19 towarzyszy szeroka kampania promocyjna w mediach. W całym kraju obowiązują nowe obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. I przechodzimy do kolejnego tematu. Do parlamentu trafił projekt ustawy w sprawie wypowiedzenia ideologicznej konwencji stambulskiej, pod którym swój podpis złożyło 150 tysięcy Polaków. Autorzy projektu chcą, by szkodliwy dokument został zastąpiony wolną od ideologii konwencją o prawach rodziny. Konwencja stambulska to dokument, który miał rzekomo chronić ofiary przemocy domowej. W praktyce to jeden wielki manifest ideologiczny, mówi Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris. Konwencja stambulska jest dokumentem o skrajnie ideologicznym charakterze, dokumentem w całości integralnie opartym na perspektywie gender, której celem jest podważenie podstawowych struktur naszego społeczeństwa. Konwencja stambulska w sposób instrumentalny podchodzi do tematu przemocy wobec kobiet, wykorzystując ten niezwykle ważny temat właśnie do tego, żeby narzucić poszczególnym państwom tę niebezpieczną, ideologiczną perspektywę. Szkodliwe zapisy dokumentu dostrzegły między innymi Węgry i Słowacja, odmawiając jego ratyfikacji. Teraz przyszedł czas na Polskę. Stąd projekt ustawy autorstwa Instytutu Ordo Iuris i obywatelskiej inicjatywy Tak dla Rodziny, Nie dla Gender, wzywający polski rząd do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. To właśnie teraz jest najlepszy czas na to, żeby Polska wypowiedziała ten dokument, żeby Polska powiedziała stanowcze nie przeciwko temu dokumentowi i wyszła z propozycją pozytywnej alternatywy. A tą alternatywą jest konwencja o prawach rodziny, jaka znalazła się w projekcie. Projekcie, który dziś trafił do Sejmu. To będzie ważna chwila prawdy dla każdego z parlamentarzystów, który będzie musiał przed swoim sumieniem opowiedzieć się po stronie podstawowych wartości naszej cywilizacji lub przeciwko. Pod projektem swój podpis złożyło 150 tysięcy obywateli. Te podpisy, które państwo widzicie, one świadczą o tym, że w sposób nie narażający nikogo, nie obrażający nikogo, tysiące Polaków pokazało, że w Polsce jest silna opinia publiczna stojąca na straży praw rodziny i wspierająca prawa rodziny. Autorzy projektu wskazują, że tylko dobrze funkcjonująca rodzina, oparta na prawdziwych wartościach, jest najbardziej optymalnym środowiskiem rozwoju każdego człowieka. I to właśnie ona w najlepszy sposób chroni przed przemocą. Nowe narzędzia rozwiązywania problemu przemocy daje także ustawa antyprzemocowa. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm Irakijczykom mieszkającym w Polsce, którzy przekazywali środki dla terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. To wynik śledztwa przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Irakijczycy zostali zatrzymani w czerwcu na Dolnym Śląsku. Według ustaleń ABW ojciec i syn od lutego 2015 roku do kwietnia 2016 przesyłali pieniądze terrorystom z tzw. Państwa Islamskiego. Wykorzystywali do tego popularny w świecie arabskim sposób przekazywania środków hawala. Funkcjonuje on poza kontrolą instytucji finansowych i nie jest częścią systemu bankowego, mówi Arkadiusz Puławski z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Premiera. Przez kilka miesięcy w roku 2016 za jej pośrednictwem otrzymywali, a potem przekazywali pieniądze na działalność bojowników Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie. W podobny sposób pozyskiwano środki na sfinansowanie ataków na World Trade Center i na Pentagon w 2001 roku. Terroryści od dawna wykorzystują też mechanizmy stosowane przez oszustów podatkowych, aby finansować swoją działalność, mówi profesor Krzysztof Kubiak. Problem tak zwanego wyprania pieniędzy sprowadza się do wprowadzenia kwot do systemu bankowego w taki sposób, by tam mogły one funkcjonować jako środki absolutnie legalne. Wykorzystuje się w tym celu
łańcuszek podmiotów pośredniczących, ale również fundacje. Wykrycie przepływów finansowych między terrorystami nie jest łatwe. Śledztwo ABW w sprawie działań Irakijczyków w Polsce zakończyło się sukcesem. Do sądu trafił akt oskarżenia. Mężczyznom postawiono zarzut finansowania organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego. Grozi im za to kara od 2 do 12 lat więzienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prześwietli kolejne sieci handlowe. Urząd sprawdzi, czy stosują nieuczciwe warunki wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi umowy zawierane z dostawcami przez sieci sklepów Kaufland, Intermarché oraz Eurocash, do których należą m.in. marki ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Eurosklep. Ze wstępnych ustaleń urzędu wynika, że przedsiębiorcy zawierają z dostawcami umowy z opóźnieniem, to jest ze wsteczną mocą obowiązywania. W efekcie dostawcy przez długi czas mogą nie znać warunków handlowych i finansowych, na jakich dostarczają produkty rolno-spożywcze do sieci. Podejrzewamy również te sieci handlowe o obciążanie dostawców wstecznymi rabatami nieprzewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy. Informuje prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, który niedawno za podobne nieuczciwe praktyki nałożył na sieć sklepów Biedronka karę w wysokości 720 milionów złotych. Polscy producenci żywności od lat są wykorzystywani przez sieci handlowe, mówi Antoni Skóra, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Proponowanie stawek bardzo, bardzo niskich, a później przy pierwszym zamówieniu i kolejnym obniżanie ceny stało się takie pewnego rodzaju regułą. Brak godziwej zapłaty i niepewność nie pozwala na normalne prowadzenie gospodarstwa, nie mówiąc już o rozwoju. Słaba pozycja polskich rolników w negocjacjach z sieciami handlowymi wynika również z nierozwiniętej spółdzielczości, mówi dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Rolnicy mają zdecydowanie mniejszą siłę negocjacyjną. W jaki sposób wykaraskali się z tego problemu producenci mleka? Jak się okazuje, potrafią oni konkurować z największymi na świecie. Natomiast cały czas ten problem gdzieś dotyka całego szerokiego sektora upraw. Rolnicy i producenci, którzy są wykorzystywani przez duże sieci handlowe, mogą zgłaszać nieprawidłowości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zatwierdzili umowę handlową pomiędzy Unią a Wielką Brytanią. W tym tygodniu umowę ma ratyfikować także brytyjski parlament. Brexit dopełni się z ostatnim dniem 2020 roku. Tak zadecydowała większość ludzi i zrobiliśmy to. Musimy to teraz przyjąć. Jest to dla nas najbardziej opłacalne. Jednak nie wszyscy Brytyjczycy pogodzili się z tym faktem. Nigdy nie powinniśmy wychodzić. Jeszcze do niedawna toczył się spór o kształt umowy handlowej pomiędzy Unią a Wielką Brytanią. Porozumienie udało się osiągnąć w Wigilię. Jego wartość to 660 miliardów funtów. Umowa będzie chronić miejsca pracy w całym kraju. Umowa pozwoli na sprzedaż brytyjskich towarów i komponentów na rynku Unii Europejskiej bez ceł i bez kontyngentów. Tak o porozumieniu mówił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zadowolenia w wywiadzie dla Le Figaro nie kryje też główny unijny negocjator Michel Barnier. Kompromis w sprawie umowy o współpracy i handlu między Unią Europejską i Wielką Brytanią osiągnięty w czwartek jest wyważony i rozsądny. Porozumienie zagwarantuje Wielkiej Brytanii pełną kontrolę nad wodami Zjednoczonego Królestwa. Okres przejściowy dla rybołówstwa ma potrwać 5,5 roku. To więcej niż chciał rząd Borisa Johnsona, ale mniej od tego, co proponowała Unia. Wspólnota liczyła na 14-letni okres przejściowy. Dla tych, którzy głosowali za Brexitem, umowa ta oznacza, że będziemy mieli wolność, której szukali ludzie, kontrolę nad naszym prawem, naszymi granicami i naszym handlem. Podkreślał minister finansów Wielkiej Brytanii. Z porozumienia zadowolona jest także Polska. Uzgodnienie umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią jest dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorców i obywateli. Ograniczy ona negatywne skutki Brexitu. Podkreślał w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. Teraz przyszedł czas na ratyfikację umowy. Będziemy mogli odetchnąć z ulgą dopiero za dwa dni, kiedy brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie, wskazuje dr Grzegorz Piątkowski. Obecnie dokument ocenia specjalny zespół prawny.
Jeśli opinia zespołu będzie pozytywna, miejmy nadzieję, że zagłosują za. Jeśli opinia będzie negatywna, jest ryzyko, że Wielka Brytania wyjdzie bez umowy z Unii Europejskiej. Będzie to gigantyczny kłopot przede wszystkim dla Polaków i dla tych, którzy tam mieszkają, a nie posiadają obywatelstwa, i dla przedsiębiorców. Dzisiaj umowę zatwierdzili ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Zielone światło dla umowy dotyczącej Brexitu. Ambasadorowie Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdzili tymczasowe stosowanie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku. Napisał na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Sebastian Fischer. Dziś wyniki negocjacji z szefem Parlamentu Europejskiego i liderami grup politycznych omówiła także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Konkurencja na naszym jednolitym rynku będzie uczciwa i taka pozostanie. Zasady i standardy Unii Europejskiej będą przestrzegane. Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią to wielki sukces Brytyjczyków, ocenia profesor Tadeusz Marczak. Udało się im osiągnąć wspaniałe warunki handlowe z Unią. Będzie obowiązywała zerowa stawka celna oraz brak kontyngentów, jeśli chodzi o handel. Czyli Unia Europejska jest otwarta na produkcję brytyjską, a równocześnie Brytyjczycy, wychodząc z Unii Europejskiej, zapewnili sobie swobodne kontakty handlowe z całym światem. Już teraz Brytyjczycy negocjują umowę handlową z Japonią i Turcją, obydwie opiewające na kilkanaście miliardów funtów, a to z pewnością będzie duży zastrzyk dla brytyjskiej gospodarki. Niemiecki rząd nie zmieni swojego stanowiska w sprawie gazociągu Nord Stream 2, deklaruje szef niemieckiej dyplomacji. Berlin chce wspólnie z Moskwą dokończyć projekt, mimo że USA robią wszystko, aby go zablokować. 1200-kilometrowy gazociąg Nord Stream 2 jest już na ukończeniu. Ogłosił to niedawno prezydent Rosji Władimir Putin, który przekonywał, że projekt jest korzystny dla Europy. Gazociąg jest korzystny dla gospodarki europejskiej i niemieckiej. Alternatywa jest droższa, to zakup amerykańskiego gazu, którego cena jest wyższa o 25% w porównaniu do naszego gazu. Cena jest na 20% wyższa niż nasz trubny. Od początku swojej kadencji prezydent USA Donald Trump dąży do zablokowania projektu. Waszyngton wspierał kraje Europy Wschodniej i Środkowej, w tym Polskę, w uniezależnieniu się od rosyjskiego gazu. Nigdy nie słyszeliście wcześniej o Nord Stream 2, dopóki ja nie zostałem wybrany. I pytam, dlaczego Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów, a oczekują jednocześnie ochrony przed Rosją. Jak to działa? Budowę gazociągu znacząco opóźniły amerykańskie sankcje. Zniechęciły zagraniczne firmy do uczestnictwa w projekcie. Druga fala sankcji uzyskała ponadpartyjne poparcie w obu izbach amerykańskiego kongresu. Nowe restrykcje będą wymierzone w podmioty, które ubezpieczają budowę oraz certyfikują rurociąg. To ma być chirurgiczne działanie, aby było jasne, że ten projekt nie zostanie ukończony. Zapewnia amerykański senator Ted Cruz. Nowy prezydent USA Joe Biden będzie kontynuował linię swojego poprzednika w sprawie rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Berlin zapewnia, że to nie ma znaczenia dla jego stanowiska w sprawie Nord Stream 2. Niemcy chcą ukończyć budowę. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas przekonuje, że nie może być mowy o europejskiej suwerenności, jeśli w przyszłości będziemy robić tylko to, co chce Waszyngton. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.